O chłopcu, który wpadł do książki. Pewnego spokojnego poranka na tej stronie pojawił się mały chłopiec. Na początku niczego tu nie było, ale powoli, powoli zaczął się wyłaniać cały świat. Pojawiło się nowe życie, wszystko wokół zaczęło rosnąć. Tak samo jak chłopiec. Kiedy jednak przemierzał nowy świat, pewne pytanie nie dawało mu spokoju. Dlaczego tu jest? Obejrzał całą stronę i zanim jeszcze poznał odpowiedź, zaczął robić różne rzeczy. Sturlał się z pagórka, jeździł konno, złowił srebrzystą rybkę, zasadził drzewo, płynął łódką, grał na akordeonie, uratował małego ptaszka, stał w strugach deszczu, namalował portret. Dorósł i zakochał się, zdobył szczyt. W czyichś oczach zobaczył cały świat. Zbudował dom, podarował komuś obiad i miejsce w życiu. Wyhodował warzywa, wytresował psa, zdmuchnął świeczkę. Ale co jakiś czas, kiedy księżyc wędrował po granatowym niebie, zastanawiał się, dlaczego pojawił się na tej stronie. Chcąc znaleźć odpowiedź, spróbował czegoś, czego nigdy wcześniej nie robił. Wyskoczył ze strony. Tylko po to, by wrócić na nią z powrotem. A tam czekało na niego wszystko, czego dotąd dokonał. Każde zwierzę, którym się kiedykolwiek opiekował i każda osoba, którą kochał. Nareszcie wiedział, wiedział, dlaczego tu był. Trzymaj mnie mocno. Od chwili narodzin Miki uwielbiała tulić się do puchatego brzuszka swojej mamy. Mamusiu, jesteś najmiększą podusią w całym oceanie, wzdychała Wyderka z zadowoleniem. I choć Miki widziała wokół siebie jedynie chłodne morskie wody i bezkres opustoszałego nieba, kołysana przez łagodne fale czuła się naprawdę bezpiecznie. Czas na lekcję pływania. Mama uśmiechnęła się do córeczki. Musimy cię trochę rozczochrać. Dzięki temu będziesz się unosiła na powierzchni wody, gdy przyjdzie wielka fala. Mama zmierzwiła futerko Miki. Wyderka stała się puchata jak pompon. Nie mogła jednak przestawać się wiercić. To łaskocze! Chichotała rozbawiona. No dalej, mój mały kudłaczu. Mama się śmiała, gdy Wyderka ześlizgiwała się do wody. Trzymaj mnie mocno i z całej siły machaj nóżkami. Wreszcie przyszedł czas obiadu. Mama owijała Miki zielonym wodorostem tak długo, aż było widać tylko wystające z paczuszki pazurki. Ciuciu babko, kręć się, kręć, nuciła. Dzięki temu nie odpłyniesz daleko, gdy ja będę szukać czegoś do przekąszenia, wyjaśniła. Pocałowała Wyderkę na pożegnanie. Trzepnęła ogonem i zniknęła w odmętach oceanu. Miki mocno trzymała się opatulających ją wodorostów, ale zaczęła tęsknić za mamą. Wtedy dostrzegła, że całkiem niedaleko pływa inna futrzana paczuszka. Ciekawe, czy to Wyderka, pomyślała Miki i zaczęła energicznie przebierać łapkami. Cześć! Odezwała się wreszcie nieśmiało. Jestem Miki, jak się nazywasz? Jestem Amak, odpowiedziała paczuszka. Czekam na mamę, która wybrała się na polowanie. Ja też, odparła Miki.
Takie czekanie w samotności jest okropnie nudne, prawda? Amak przytaknął. Wtedy Miki podpłynęła nieco bliżej. W takim razie poczekajmy wspólnie, zaproponowała śmiało. Jeśli ci to nie przeszkadza, możemy mocno się trzymać. Amak zamyślił się przez chwilę. Zupełnie mi to nie przeszkadza, powiedział, chwytając Miki za łapkę. Od tego czasu Miki i Amak zawsze trzymali się razem, gdy ich mamy wyruszały na polowanie. Miki uczyła kolegę, jak pływać do góry nogami i wspólnie odkrywali, co znajduje się na dnie kłębiastego wodnego lasu. Ojej, spójrz, Miki! Zawołał Amak, widząc przepływające pod nimi żółwie. Nocą, kiedy wyderki zmierzwiły już swoje futra, dzieci i mamy wspólnie układały się do snu. Trzymając się mocno razem, zasypiały spokojnie przy dźwiękach delikatnej morskiej kołysanki. Pewnego ranka, gdy mamy jak zwykle były na polowaniu, a Miki i Amak pływali sobie beztrosko, niebo niespodziewanie pociemniało. – Gdzie się podziało słońce? – zapytała Miki. – I co się dzieje z morzem? Błękitno-zielone fale nagle stały się granatowe, a do tego zaczął padać deszcz. – Miki, nie podoba mi się to – szepnął Amak. – Boję się. Miki także była przestraszona. Chciała do mamy. Nagle uderzyła ogromna fala i ciach! Rozerwała łączące ich wodorosty. Miki i Amak zostali rozdzieleni przez szalejący wokół nich ocean. Amaku! Amaku, złap mnie mocno! Wśród podmuchów wiatru dało się słyszeć płacz małej wyderki. Przyjaciel próbował jej dosięgnąć. Starał się tak bardzo, jak tylko potrafił. Aż wreszcie pomiędzy łomoczącymi wściekle falami maluchy chwyciły się mocno za łapki. – Cieszę się, że jesteś – krzyczała Miki. – Z tobą czuję się bezpieczniej. Wtedy usłyszeli jakieś dźwięki. Nad wodą unosiły się głośne nawoływania. To mamy szukały swoich dzieci. – Pomocy! Tędy! Złap mnie mocno! Miki i Amak dołączyli do wielu innych wyderek, wyciągających łapki, aby złapać swoich towarzyszy. Wiatr dmuchał, fale nagle uderzały, ale wyderkowa tratwa trzymała się mocno, na przekór szalejącej burzy. Wreszcie, pośród wyjącego wichru, Miki usłyszała czyjś głos. Najukochańszy głos w całym oceanie wołał ją po imieniu. – Mamo! – odpowiedziała Miki. Mama chwyciła córeczkę i przytuliła ją mocno. – Co za burza! – wyszeptała. – Tęskniłam za tobą – chlipała Miki. – Ale razem z Amakiem zatroszczyliśmy się o siebie. Mama uśmiechnęła się do swojej dzielnej wyderki i gładziła jej futerko, dopóki wiatr nie ucichł, fale nie złagodniały, a błękitno-zielony ocean nie stał się znowu cichy i spokojny. Wszyscy potrzebujemy mocno kogoś trzymać, gdy przychodzi wielka fala. Mama się uśmiechnęła. Cóż, mogę trzymać ciebie i Amaka i wszystkich naszych nowych przyjaciół. Miki się zaśmiała. Już zawsze możemy trzymać się razem. Tomek zostaje rybakiem. W pewien wrześniowy weekend rodzice Tomka zrobili mu niespodziankę i zabrali go do nadmorskiej miejscowości, w której mieszkał jego kuzyn Robert. Tomek nie mógł się nacieszyć tą wyprawą, bo wprost przepadał za widokiem spienionych fal. Całymi dniami mógł obserwować nurkujące w nich mewy, siedzieć na plaży i marzyć o tym, że kiedyś zostanie kapitanem wielkiego statku. Jak zawsze, także i tym razem, Robert zabrał kuzyna na przystań, a potem do latarni morskiej. Wiesz, że latarnik nigdy nie opuszcza swojego posterunku?
musi pilnować światła, inaczej statki rozbijałyby się o skały. A skąd bierze jedzenie albo ubrania? Dopytywał się z zaciekawieniem Tomek. Zawozi je do niego specjalny kuter, odpowiedział Robert. Robert był dla Tomka wzorem, mimo że nie miał jeszcze nawet 15 lat, od dawna pomagał swojemu tacie na kutrze rybackim. Wiedział wszystko o rodzajach sieci i gatunkach ryb. Umiał bezbłędnie wskazywać strony świata bez kompasu i był bardzo silny. Chciałbyś zobaczyć, jak wygląda praca rybaków? Zapytał któregoś dnia Tomka. Chłopiec o niczym innym nie marzył. Kiedy wypłynęli z portu, Robert z uśmiechem pokazał mu wielkie kłębowisko poplątanych sieci. No, marynarzu, pokaż, co potrafisz. Tomek zupełnie nie umiał sobie poradzić z linkami, węzłami i pływakami. Na szczęście jego kuzyn w kilka chwil zrobił z nimi porządek. Tego dnia szczęście im dopisało. Ledwo zarzucili sieć, a już po chwili przywiązane do niej pływaki zaczęły podskakiwać, dając nieomylny znak, że ryby chwyciły przynętę. Zaczekali, aż sieci wypełnią się po brzegi i powoli zaczęli wyciągać je na pokład. Tomek nie miał pojęcia, że łowienie ryb może być takim trudnym zajęciem. Uff, jakie ciężkie! Sapnął, próbując unieść jeden koniec sieci. To świetnie, ucieszył się Robert. Nie wrócimy do domu z pustymi rękami i zarobimy dużo pieniędzy. Spójrz, jakie piękne i dorobne makrele, wskazał na skrzynie pełne ryb. Kiedy wracali do domu, słońce zaczynało już powoli chować się za horyzontem. Zbliżała się pora łapania krabów. To zadanie dla odważnych, uprzedził Robert. Jesteś gotowy na spotkanie z wielkimi szczypcami? Pewnie, że tak, odpowiedział Tomek stanowczym tonem, chociaż wcale nie wiedział, czy sobie poradzi. Chłopiec jeszcze nigdy w życiu nie widział żywego kraba. Kiedy więc schylił się, żeby podnieść jednego z plaży, natychmiast odskoczył z krzykiem. No co, ty chyba się nie boisz, zachichotał Robert, podnosząc z piasku wyjątkowo duży okaz. Najpierw popatrz, jak to się robi. Chłopcy zasiedzieli się przy kolacji do późnej nocy. Robert, który był w dobrym humorze po udanym połowie, opowiadał Tomkowi niesamowite historie o zatopionych skarbach i starych rybakach potrafiących złapać rekina na zwykłą wędkę. Następnego ranka Tomka obudził głos cioci. Wstawaj, już pora wstawać. Jeśli chcesz być prawdziwym rybakiem, musisz wstawać o świcie. Wszyscy już dawno wypłynęli w morze. Zrobiłam ci pyszne śniadanie, żebyś miał siłę wiosłować. Tomek zerwał się na równe nogi, ubrał w mgnieniu oka i pobiegł na przystań. Nie zjadł nawet śniadania przygotowanego przez ciocię. Spieszyło mu się, żeby dołączyć do załogi. Nie chciał, żeby Robert uważał go za lenia. Kiedy dobiegł na nadbrzeże, nikogo już na nim nie było. Na szczęście przy pomoście została jeszcze jedna mała łódź. Tomek odcumował ją, wypłynął daleko od brzegu i zarzucił wędkę. Łódka kołysała się łagodnie, a spławik podskakiwał na falach. Tomek siedział skupiony i wypatrywał wielkiej ryby. Pomyślał. Praca rybaka może być także lekka i przyjemna. Chłopiec rozmarzył się, a żeby był niewyspany, odrobinę się zdrzemnął. Nagle coś uderzyło o burtę. Tuż obok łódki z wody wystawała wielka, czarna płetwa. Ratunku, rekin! Pomocy! Chłopiec wstał tak gwałtownie, że o mało co nie stracił równowagi. Zrobiło mu się gorąco ze strachu. W myślach widział już, jak wielka paszcza najeżona ostrymi kłami wynurza się z głębiny i przegryza burtę. Ratunku! Niech mi ktoś pomoże! Krzyczał co sił. Ahoj, Tomek! Już do ciebie płyniemy! Chłopiec usłyszał głos Roberta.
Chwilę potem do jego łódki podpłynął rybacki kuter wuja. – Skakuj na pokład, rozbitku! – roześmiał się Robert i podał rękę kuzynowi. – Napędziłeś nam niezłego stracha, myśleliśmy, że się topisz. Kiedy Tomek był już zupełnie bezpieczny, wujek sięgnął bosakiem do wystającej z wody płetwy. Ile było śmiechu, kiedy okazało się, że to nie żaden rekin, tylko odwrócona deska surfingowa, dryfująca na powierzchni wody. Najwyraźniej ktoś musiał ją zostawić przy brzegu, a fale odpływu zabrały ją na pełne morze. Robert śmiał się najgłośniej, bo wiedział, że wszystkiemu winne były jego opowieści przy kolacji.